Zobacz ofiarę tą, którą poniósłeś. Nie był ukarany. Zobacz twój ogrom win, które zabrałby. Cię nie obciążały, nic naprawdę ci nie pomoże. Jeśli ty nie uwierzysz tej miłości, nic naprawdę ci nie pomoże. Jeśli ty nie wybierzesz tej miłości, oddaj mu życie swe. I nieważne, że nazwą ciebie głupcem, uwierz, że zbawił cię i że żadna śmierć nad tobą nie panuje. Nic naprawdę ci nie pomoże, jeśli ty nie uwierzysz tej miłości. Nic naprawdę ci nie pomoże, jeśli ty nie wybierzesz tej miłości. Zamień nadzieję na wiarę, że Jezus już poniósł tę karę. Kochani, pora zamienić nadzieję na wiarę. Nie musisz mieć dzisiaj nadziei na niebo. Możesz mieć dzisiaj wiarę. Wiara to pewność. Wiara to pewność. Ja jestem pewna dzisiaj, że idę do nieba. Ja jestem dzisiaj pewna, że idę do nieba. Ponieważ Bóg tak mnie ukochał i zrobił to z każdym z was. W ten sposób okazał nam miłość, że sam postanowił wziąć karę za oddzielenie od niego, bo on sam ustanowił prawo, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za odejście od Boga, który jest życiem, jest śmierć. I to nie jest jego widźmisię. On jest życiem. Wyobraź sobie, że tu jest życie, a ty odchodzisz od niego, oddalasz się. Czyli wychodzisz poza życie w śmierć. Dlatego zapłatą za oddzielenie od Boga jest śmierć. I on tę śmierć poniósł. On ją poniósł na własnym ciele, abyś ty mógł dzisiaj przyjąć jego życie. Jezus Chrystus to jest Bóg. To jest imię Boga, jedynego, Stwórcy. Tego, który jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, potężnego Stwórcy. Uwierzyłam w tego Boga 18 lat temu. Wcześniej bujałam się po imprezach. Wcześniej chodziłam po różnych miejscach. Próbowałam załatać swoją pustkę w sercu. Szukałam miłości. Szukałam akceptacji. Chciałam wyjść z poniżenia. Chciałam zasłużyć na jakiś wizerunek. Nosiłam maski. Od 7 lat byłam już mężatką, ale nie chciałam mieć dzieci z własnym mężem. Kiedy zaszłam w ciążę, zaczęłam płakać, że nie chcę tyć i mieć tego dziecka. I zabiłam je. Kto ją tak nauczył? I w pewnym momencie doszłam do swojej granicy. I zawołałam do tego Boga, którego w ogóle wcześniej nie wierzyłam, ponieważ wychowywałam się w ateistycznej rodzinie. Zawołałam do Jezusa Chrystusa, Barabasa! Umarł za mnie. Ja uwierzyłam w prosty fakt, że Bóg tak mnie umiłował, że umarł za mnie. Zobaczyłam, że to jest zupełnie osobista sprawa. Biblia mówi, że każdy przed Bogiem zda sprawę osobiście. Bóg nie zapyta cię tam, na tym sądzie, ile dobrego zrobiłeś. Jak się świetnie bawiłeś na Woodstocku. Nie zapyta się ciebie, ile piątek przybiłeś ludziom, ile uśmiechów posłałeś. On się zapyta, co zrobiłeś z moją ofiarą. Czy zlekceważyłeś potężne zbawienie? Czy zlekceważyłeś? Czy przyjąłeś? Czy przyjąłeś mnie? Wiecie, to nie było coś pustego.
to zrobił po to, żebyś nie żył dzisiaj w swoim własnym gnoju. Żebyś nie żył dzisiaj ze swoim ego, bo ego oddziela cię właśnie od Boga. On zrobił to po to, żebyś żył w Jego mocy, żebyś mógł narodzić się na nowo. Tak to Jezus określił. Możesz dzisiaj, jeśli wezwiesz nad swoim życiem potężnego imienia Jezus, narodzić się na nowo z Jego ducha. I wtedy zamiast twojego ego będzie Duch Święty. Będziesz święty. Będziesz przeniesiony ze śmierci do życia. W jednej chwili będziesz zameldowany w niebie. Tam będzie twoje miejsce. Tam będzie twoje mieszkanie. I po śmierci pójdziesz do nieba. A nie będziesz się snażył w piekle. Bo piekło istnieje. Piekło to jest miejsce, które jest oddzielone od dobroci i miłości Bożej. Bo Bóg jest miłością. I Bóg jest dobry. On nie zsyła chorób. On nie zsyła śmierci. On nie karze za złe. On nie karze za złe, ponieważ ukarał już sam siebie. Ukarał Jezusa Chrystusa. I jeśli ty to dzisiaj zlekceważysz, to znaczy, że podeptałeś. Podeptałeś potężną ofiarę. Podeptałeś to, że ktoś dał życie za ciebie. Dał życie. Usunęłam to dziecko, a teraz mam troje dzieci. Pierwsze, co przyszło do mojego życia, to pragnienie dania życia dziecku. Dzisiaj żyję, bo to jest Bóg życia, zainteresowany tobą. To jest miłość, która okazała się na krzyżu. To jest miłość, która nie zawahała się. To nie jest jakiś afekt. Jezus nie poszedł na krzyż w afekcie, bo tak mu się podobało. On poszedł tam po to, żeby ci objawić siebie, że On tak bardzo cię ceni, że wykrwawił się na krzyżu, a potem zmartwychwstał, żeby tobie utorować drogę do nieba. Tam jest twoje miejsce, tam jest twoje powołanie. Powołaniem twoim jest być dzisiaj nośnikiem Ducha Świętego i możesz to przyjąć prostą wiarą w to, że Jezus umarł za ciebie, zmartwychwstał i przetarł drogę, że już wszystko się wykonało. Wszystko się wykonało. Nie musisz zasługiwać na niebo. Nie musisz robić żadnych uczynków. Nie musisz jeść wafelków poświęconych. Nie musisz święcić jakichś pierwszych piątków miesiąca. Nie wiem czego. Nie musisz tego robić. Nie musisz się starać. On się postarał. To jest miłość. Nie odrzucaj tej miłości, bo ci nic innego nie pomoże. Tylko miłość Boga cię zbawi.